Cześć, to jest kolejny odcinek z cyklu Świat Medów. Ja jestem Norbi i tym razem będę z kolegą opowiadał o M48 Patton. Razem ze mną na kanale jest kolega o wdzięcznym niku Jarl Ragnar. Cześć. Witam, witam. Ja to bardzo jestem ciekawy, skąd wziąłeś pomysł na nika? No to dlatego, że ostatnio zacząłem się interesować trochę tematem wikingów, no poza tym serial. Zamówiłem parę książek, także no jakby ruszyłem z tym tematem i no stąd też nik, chociaż no mówię, to jest, niedawno w sumie zmieniałem, także dość długo już planowałem, no i mówię, no skończyło się na Ragnarze. No tak właśnie się zastanawiałem, ponieważ no ciężko byłoby mi uwierzyć, że od samego początku wziąłbyś sobie na taki nick, skoro seria tak naprawdę w tym momencie to już jest, skończył się trzeci sezon, także nie jest aż tak długo popularny jak WOT. Dlatego też, jak tak powiedziałeś, zmieniłeś sobie nika i wziąłeś sobie taki no, dosyć ciekawy nick, no ale mówisz, że jak cię wciągnęło to wszystko, wciągnął cię temat wikingów, wciągnął cię temat samego serialu, no to jak wiadomo, serial jest, no jak większość chyba oglądała, naprawdę świetny. Natomiast odnośnie tego czołgu, którym dzisiaj będziesz grał, którego będziemy pokazywać, to z tą świetnością to już bywa różnie, nie? Wiesz co, no Patton na papierze teoretycznie nie jest kimś tam najlepszym medem grze, ale no nie wiem, no dziwo jakoś bardzo mi leży ten czołg i bardzo lubię nim grać, także bardzo często po niego sięgam, więc no nie narzekam. No właśnie, bo to jest takie coś, że mamy w sumie dobre oddziało, dobre w miarę przyzwoite jakby opancerzenie, ponieważ on dostał jakiegoś buffa teraz, nie? Wiesz co, czy on dostał buffa, to nie jestem przekonany, ale... Znaczy, powiem tak, na papierze on dostał buffa, natomiast jak to jest w praktyce? Wiesz co, ale kwestia jakiego buffa, bo tak szczerze mówiąc to nawet nie zwróciłem uwagi, bo mnie tak naprawdę w tym czołgu najbardziej się podoba jego celność w ruchu. No wiadomo, opuszczenie działa, no względna mobilność. Wiesz co, on dostał buffa do pancerza przez niego i tam jest podobno bardzo twardy w pewnych miejscach. Oczywiście, jeżeli ktoś nie wie, gdzie w niego strzelać, no to w teorii może być twardy, ale jak wiadomo, już gracze się nauczyli, ponieważ jest to bardzo, bardzo stary czołg i niestety wszyscy wiedzą, gdzie dokładnie w niego strzelać. Dlatego też z tym buffem, ja tak mówię, z takim przymrużeniem oka o tym buffie, bo był on szumnie zapowiadany, był on w miarę jakby taki ogłoszony, że och, będzie teraz może coś ciekawego, a tak w praktyce chyba niewiele się zmieniło i niewiele osób w dalszym ciągu tym pojazdem gra, prawda? No zgadza się, aczkolwiek no, czasami potrafi rzeczywiście odbić takie że pestki, które powinien przyjąć, no ale to też jest kwestia chyba szczęścia w tym momencie. Tak jak wspomniałeś, jak już ktoś wie, gdzie strzelać, to no, teoretycznie nie powinien odbić. Jasne. Dobra, więc tak, mamy tutaj fajne działko. Niestety ten pojazd dołącza do grona pojazdów, które na samym początku mają no, zupełnie inne działo, aniżeli topowe, prawda? To jest jego chyba dosyć duży minus, ponieważ no, to ogranicza jakby jego przydatność od samego początku, nie? Zgadza się, natomiast w takich przypadkach jak właśnie Patton, ja staram się te najlepsze działa, czy modu, który tam trzeba dodatkowo wykryć, to za wolne doświadczenie. Po prostu zbieram i tak jak, no, tak jak z Pattonem, to nie grałem nawet tym pierwszym działem, tylko od razu na drugi skoczyłem. No tak, bo to pierwsze działo to jest w ogóle jakaś abstrakcja. Powiem szczerze, że próba grania z tym pierwszym działem, no to skończyłaby się naprawdę nie za ciekawie. No ale cóż, nie byłoby... Nie ma tej frajdy wtedy z gry, bo no, tak jak w radzieckich medach, mamy od razu super działa i możemy sobie od razu wyskoczyć i walczyć ze wszystkimi, to tutaj niestety tak nie jest. Natomiast z tym działem, które już w tym momencie masz, jest całkiem przyzwoicie, nie? Tak, no tak jak wcześniej wspominałem, no, celność w ruchu jest bardzo fajna i to jest duża zaleta tego czołgu. Tam na początku bitwy chyba był taki moment, że w locie tak właściwie, nie wiem, bez jakiegoś specjalnego przymierzenia
Też X2 dostał bułę za darmo praktycznie. Ten pojazd swego czasu miał jeden z najlepszych właśnie współczynników strzelania w ruchu, natomiast później po kilku tam nerfach niestety już z tego jakby świetnego strzelania w ruchu już może nie tyle, że nie zostało wiele, jest dobrze, ale no kiedyś było jeszcze lepiej, tak w skrócie. Dobra, słuchaj, my tutaj gadu, tak w ogóle, to jest mapa Przełęcz, mieliście 48% szans na zwycięstwo, ty jesteś, byłeś w Plutonie z dodatkowo z E50M oraz SM4. Tak, to sorry, ci przerwa do skucha była na początku, ponieważ kolega się czwartym, no musiał nagle odejść od kompa, więc w zasadzie nawet nie brał udziału w bitwie, także na wstępie, no minus jeden czołg. I to dodatku jeden z topowych, więc no, rzeczywiście nie jest to za ciekawie. W tym momencie właśnie go ubili, no i teraz się zastanawiasz, co zrobisz. Czy ty zawsze jeździsz tam na lewo w kierunku tak zwanej półeczki, czy zdarza ci się jeszcze gdzieś indziej jeździć? Raczej w tamto miejsce. No mówię, po analizie składu stwierdziliśmy, że nie pojedziemy zbyt daleko, żeby w razie czego móc się cofnąć do bazy. No i to się akurat sprawdziło, bo w tym momencie zostało nam 7 sekund. Okazało się, że w ogóle baza była od tej strony praktycznie niebroniona, dlatego też nie za ciekawie z tej strony jest. Dobra, jest i siódmy. W tym momencie przełączyłeś się już na pociski premium. O, jak pancer S100 troszeczkę przysnął przez chwilę. Powiedz mi tak, no w tym momencie zostało ci bronienie bazy, no najważniejsze, i wolisz ISA 7 jednak obijać, aniżeli STB. Wiesz co, no miał mnie HP, także. No i poza tym obrotowa wieża, tak? No STB tu świetną robotę wykonał, krążył wokół tych dwóch czołgów i wiadomo, no łatwiej jest unikać strzałów od czołgów, które obracają się, mają obrotową wieżę, niż od TD-ków, tak? Które no, w większości się jednak się nie kręcą. Przełączyłeś się na pociski premium, strzelając do tego IS-7. W sumie nie było takiej potrzeby, ponieważ te podkalibrówki mają świetną penetrację i naprawdę no, dużo przebijają z jakąś dużą łatwością, nie? Wiesz co, to chyba z tym premium to się w ogóle zapomniałem, bo wcześniej musiałem strzelać do setki prawdopodobnie i po prostu zapomniałem zwykle przełączyć. Zresztą to było widać tutaj na IS-7. Strzały, które normalnie by weszły z podkalibrowych, no nie wchodzą na hitach, tak? No bo tutaj w warstwowy pancerz trafiłem i niestety, no trzeba, trochę dłużej trwała ta obrona. Ja jestem ciekawy, kogo on tak ładnie nazywa, ciebie czy kolegę w STB1, ale chyba w STB1, ponieważ on tam rzeczywiście zrobił świetną robotę. 10 do 13, zostaliście sami z STB1, on jest na hitach bez mała, co my tam mamy, 50M, jak pancer jest to 46 pato, no to rzeczywiście i 704, no to rzeczywiście można powiedzieć, że on od dwóch pojazdów na pewno jest na hita. Ty masz jeszcze więcej zapasu, ale wolisz nie wyskakiwać od razu, żeby się nie nadziać właśnie na jakąś taką przypadkową kontrę od 704. Dobra, jest pierwszy strzał wykończona. Tak, tutaj taka trochę powiedzmy szalona akcja, no ale udało się dokończyć obiekta, a teraz będę wracał z powrotem do bazy. STB tam ładnie na wieży będzie trzymał tą linię, no i zawrócę na spokojnie i będziemy dalej bronić. No w tym momencie już nie było jakiejś innej szansy, żeby pojechać do przodu, tylko raczej właśnie wycofać się w kierunku bazy i poczekać, aż oni przyjadą, ponieważ jeżeli uda się zrobić coś takiego, że oni będą wyjeżdżać w miarę pojedynczo, no to wówczas wiadomo, że można ich wyciągnąć. Jeżeli by zrobili to wszystko na hura, no to już byłoby nie za ciekawie. No dokładnie, jakby tak na dobrą sprawę pomyśleli, by wyjechali wszyscy naraz, no to myślę, że mieliśmy dużo mniejsze szanse, jeżeli w ogóle jakiekolwiek. A teraz ciekawe rozwiązanie. Sprawdzasz tylko, czy z tej strony się coś tutaj nie napotoczy. Jest tutaj coś takiego szybkiego, tak, T49 i Patton w sumie też oni mogliby sobie tutaj przejechać. No tak, no chciałem sprawdzić flankę, żeby nas nic nie zaskoczyło jakby no, od tyłu. No ale żeby było czysto, to wróciłem tutaj do STB. No i dalej działamy. Ma świetny zasięg widzenia, jeden z najlepszych w grze, bo całe 420 metrów. Czy często udaje ci się wykorzystywać ten zasięg widzenia, czy raczej nie korzystasz z tego? Tak, w większości na melach wożę optykę dodatkowo, mimo że czołg ma 400 czy 420 metrów, tak jak Patton, zasięgu widzenia, to i tak tą optykę wrzucam, żeby jeszcze dodatkowo spotęgować tą jakby największą, jedną z większych zalet.
Jasne. O, piękny teraz strzał, bo udało ci się wykończyć te 49. Odpuszczasz sobie zupełnie tego Patona, który wyjechał i wyskoczyłeś na 50M, żeby go tylko dobić. Ważne jest skończenie luf, a nie ma tam żadnego znaczenia, czy ktoś tam jeszcze został. Został Paton oraz jak pancer jest to, który w dalszym ciągu niewidoczny jest. No i teraz zobaczymy. Teraz to jest to, co najważniejsze, czyli umiejętne... Dobra. On nawet nie wystrzelił do ciebie, pomimo tego, że ma dobry zasięg. Nie zasięg, tylko dobry... Przeładowanie. Przeładowanie, więc nawet nie zdążył wystrzelić. Podejrzewam, że mógł mieć magazyn rozwalony, amunicyjny. No cóż, zdarza się i tak. Powiedz mi coś więcej, bo mówisz, że zakładasz do tego optykę, czyli jednak próbujesz coś spotować. Z tym spotowaniem jak jest? Bo on nie jest jakimś najlepszym pojazdem do spotowania. No nie no, ze względu na gabaryty to rzeczywiście nie za bardzo. Natomiast no są mapy, gdzie daje to dużą przewagę, tak? No bo 420 metrów plus wentylacja, plus optyka, no to już teraz dokładnie nie pamiętam, ile mam na Patonie. Natomiast co większe czołgi, no to rzeczywiście dużo szybciej się świecą niż ja, także no tutaj dzięki temu może szybciej oddać strzał i obijać już. Ja się zacząłem śmiać, ponieważ ni stąd, ni zowąd to się okazało, że jak pancer jest to, jednak jest na twojej bazie i tak nie wiadomo nawet skąd się tam wziął, nie? Bo tak... Chyba od lodowca musiał przyjechać. No a tak, ale zobacz, w tym miejscu dopiero się pojawił, myślałem bardziej właśnie, że będzie bardziej po lewej stronie, tam gdzieś za tymi wrakami tego IS-7 czy jakiegoś innego pojazdu. I tak jak poprzednio z tym Patonem M46, tak samo jak pancerem S100 zdążyłeś oddać 3 strzały, a oni nawet nie zdążyli raz je trafić. Także rzeczywiście pod tym względem ten DPM, pomimo tego, że nie dorównuje on czas przeładowania na przykład T62 obiektowi 140, ale jednak jest on tak szybki, że naprawdę daje radę, nie? Tak. No, to jest kwestia też ustawienia. No, tutaj celowo wyjechałem na górkę, żeby mieć no, przewagę, tak, no, ten jak pancer, żeby wycelować dokładnie we mnie. No, no musiał czekać, aż wyjadę powiedzmy większą częścią czołgu, no ale no, mówię, no, górka daje jakby taką dodatkową przewagę. Tak, no, widział prawdopodobnie tylko końcówkę wieży, więc nie był pewny, czy strzelać, czy nie strzelać. No, ostatecznie spudłował, no i to mi praktycznie załatwiło tą końcówkę i udało się wygrać. Myśmy zapomnieli jeszcze powiedzieć najważniejsze rzeczy, że on ma czas przeładowania chyba 7 sekund z groszami, prawda? Jest to o te 1,5 sekundy tak średnio dłużej aniżeli radzieckie czołgi, ale jednocześnie mamy też aż 390 średniego damage'u, więc no tutaj potrafi czasem zaskoczyć wejść za powyżej 400, prawda? Dokładnie. No, dlatego też i ten DPM naprawdę jest tutaj konkretny. Jeżeli go jeszcze doładujemy wentylacją plus dosyłaczem, no to i braterstwem, no to rzeczywiście jest to już taka naprawdę konkretna maszynka do robienia damage'u. Dużo masz bitew tak z ciekawości na M46 Patonie? 48 Patonie. Wiesz co, nie wiem, ale z 300-400 być może już mogę mieć. Musiałbym zerknąć. Porównując z innymi medami, bo ogólnie lubisz medy, czy to jest taki twój najulubieńszy? Wiesz co, ogólnie lubię medy wszystkie. No Patona jakby tam powiedzmy w tej pierwszej piątce bym umieścił jak najbardziej, może nawet w pierwszej trójce. Lubię E50M bardzo, lubię Leoparda 1, no Patona wiadomo, nawet bardziej te czołgi niż radzieckie, o dziwo. Mhm. Które są jakby no, częściej używane, to można w sumie zauważyć. Czyli lubisz takie wyzwania, lubisz nie być tam tak jak wszyscy, że biorę sobie radzieckie czołgi po to, żeby tylko być, byłoby to łatwiejsze dla mnie, tylko lubisz wyzwanie, a pojadę sobie tym i tak, żeby dla niepoznaki zrobię taki świetny wynik, prawda? No możemy tak powiedzieć. Zobaczmy, co zrobiłeś. Dostałeś M-kę. Czyli to już sugeruje, że wynik jest naprawdę dobry. Dostałeś Radleya Waltersa, obrońcę. Jestem ciekawy, no ale pewnie tak nie będzie więcej pokazane niż 100. Duży kaliber oraz specjalistę. Damage 8938, 8 fragów i EX 1538. To jest twój najlepszy damage na Patonie?
To jest chyba nawet najlepszy damage, jaki do tej pory zrobiłem, jeżeli dobrze kojarzę. Także no też no, tak fajnie się złożyło, że medem zrobiłem taki wynik. Bo wiadomo, no, przeważnie to jednak niszczarki robią coś w tych granicach. Albo jakieś duże esetki też w tym stylu, jak pancerze, więc różnie z tym bywa. 36 strzałów, z czego 33 aż trafiło, więc naprawdę ten, jeśli chodzi o celność tego działa, na papierze taka sobie, natomiast w praktyce jest naprawdę nieźle. 8938 i odbite o dziwo 1530, więc no tutaj coś tam potrafi zawsze zdingować. Zgadza się. 100% obrony bazy, tak jak powiedziałem, niestety więcej już nie pokażę. I dodatkowo jeszcze tak, uszkodziłeś 12, zniszczyłeś 8, więc no fajnie. No strzelałeś trochę z golda, bo w pewnym momencie rozpędziłeś się i strzelałeś z pocisków premium, pomimo tego właśnie, że przez to też i ten IS-7 dłużej żył, bo wiadomo, że z tych zwykłych pocisków sądzę, że szybciej byś wykończył tego IS-7, no ale w ferworze walki, w takim zamieszaniu, takim w tym momencie dostajesz takiego widzenia tylko jeden cel, prawda? To już tak nie patrzysz nawet, z czego strzelasz, tylko strzelasz, żeby zniszczyć, strzelasz, żeby go dobić i no i później się dopiero chyba sam na siebie wkurzasz, że aj kurczę, przecież jakbym miał zwykły załadowany, no to byłoby łatwiej. No zgadza się, tam chyba jeden czy dwa strzały nie weszły w tego lisa, gdzie no, dużo szybciej można było go skończyć, no ale no trudno, no, stało się, a finał był jaki był, no udało się w każdym razie wygrać, także wynik jest najważniejszy. Dokładnie, najważniejszy jest wynik końcowy, czyli wygrana i dzięki temu, że tak naprawdę tak z ciekawości jeszcze zerknę sobie na resztę drużyny. A tak jak powiedziałeś, ten STB1 zagrał również dobrą bitwę, bo 4880 zrobił damage'u i tak we dwóch zrobili 17 fragów i większość tego damage'u drużynowego, dlatego też i faktycznie dobrze wam to razem taka współpraca poszła. 6600 jeszcze zarobione na czysto, więc no tak źle nie jest. Na dziewiątkach bardzo często bywa większy minus, prawda? Wiesz co, no, generalnie grając z dychami, to no, nie oszczędza się jakby na kredytach, tak? No, już dycha to jest dycha. No, to tutaj już też używam również tych materiałów eksploatacyjnych, tych większych. No bo jednak o coś w tej grze chodzi, tak? No idziesz do tej dziesiątki po to, żeby nią grać, a nie żeby później stała się kurzyła i żeby tam wiesz, ciułać jakieś tam kredyty, żeby pograć sobie dziesiątką. No tutaj, tu jak już jadę, to na całość. Jasne. 2304 expa, dodatkowo jeszcze bonus jakiś był, 50% chyba do tego expa, czyli 3400, całkiem nieźle. Od siebie, tak na zakończenie, ty jednak polecasz tego Patona, żeby go zrobić, czy porównując go z innymi medami, możesz powiedzieć w skrócie, że jest taki i taki? Wiesz co, no ja jak najbardziej polecam Patona, mimo że, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, no na papierze być może nie jest jakiś najlepszy, ale no nie wiem, jakaś sama przyjemność z gry tym czołgiem jest na tyle fajna i duża, że naprawdę warto mieć go w garażu i jeździć. Jasne. Ja potwierdzam twoje słowa ze względu na to, że on jest taki specyficzny. Nie jest ani najszybszy, ani najzwrotniejszy, ale mimo wszystko, ani też najmniejszy, ale mimo wszystko jakoś tak się nim przyjemnie jeździ, przyjemnie się gra. No chyba, że rzeczywiście nas wtedy będzie jakaś menda sportowała, bo wiadomo, że kamuflaż on ma taki sobie średni, ale jak powiedziałeś, że zakładasz optykę, no to może to jest właśnie rozwiązanie, że jednak w połączeniu z tym jego bazowym, świetnym zasięgiem widzenia, z zasięgiem sportowania, dodatkowo jeszcze dołączona optyka i wszystkie inne dodatki, no to rzeczywiście może być tak, że ciężko będzie go wcześniej wyspotować, chyba że ktoś na pasywnym spocie z lornetką stoi, no to wówczas nie da się tego niestety przejść, prawda? No prawda, prawda. Okej, okay. Kogo chcesz pozdrowić? No wiadomo, no, swój klan G2G, jak również chłopaków z klanu PLCSB, bardzo serdecznie, bo był to mój poprzedni klan. Tam oni dosyć teraz chyba próbują montować fajną ekipę od września, także jakby ktoś też bardzo chciał dołączyć do jakiegoś klanu, który będzie się chciał rozwijać, to jak najbardziej polecam.
Jasne, jeżeli chcielibyście, no to zapraszamy, zapraszają pewnie oni. Natomiast ja nie będę już przedłużał. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.